Także proszę Państwa, łażą po śmietnikach, łażą i zaglądają, łażą i łażą, ale nie o to tutaj chodzi. Dzisiaj mówimy, proszę Państwa, o tych złych wibracjach, co przecież i tak każdego człowieka dotyczy. Byłyśmy teraz z Mareczkiem tutaj na Gałczyńskiego 3 u prawniczki i okazało się co? No, poszerza się wszystko, poszerza się. Co jedna więcej prawniczka, to lepiej, bo ona mówi, że nie można dwóch spraw załatwiać jednocześnie. A ja mówię, no widzisz, Mareczek, nie można dwóch srok łapać za ogon. Nie można być takim chciwym i mieć, bo jest okazja, prawda? Mieć, aby mieć, być, aby być. Tutaj polskie prawo jest chytrzejsze, polskie prawo jest mądrzejsze, że jeżeli coś chcesz mieć, to musisz z jakiegoś punktu widzenia startować. Także czasem dobrze jest mieć więcej znajomych. Tutaj jest przejście do Teatru Buffo i na beneficie Mariana Opani byłyśmy i w Imce byłyśmy na rocznicy. Także proszę oglądać telewizję Wiesiolandia, Elhof Art 2000, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Woska. On youtube.com, czasem może przez Google wchodząc, a czasem nawet do Daily Motion. El Mercedes, zapraszamy. Dzisiaj pojadę, proszę Państwa, do Tesco Extra. No i teraz tak. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pamiętam swego czasu, jak z tą Rudą rozmawiałam w Tesco Extra, że to takie tanie, że trzeba kupować. No i złapałam ją za język i ona mówi wtedy tak: ojej, to co? To kupować tylko dlatego, że to jest tanie? Także Państwo, zobaczą, jaka ta uwaga. Bardzo jest taka menedżerka, ona tam kieruje też ruchem w Tesco Extra. No, mądra kobieta. I mówi, że co? Że kupować tylko dlatego, że jest tanie, albo że jest możliwość mieć, to tylko dlatego to załatwiać, że jest możliwość posiadania, mieć, czyli że i mieszkanie z tej puli, i mieszkanie z tej puli, a to nie przeszkadza, czyli dwie sprawy na raz, dwie sroki za ogon. I tak jak teraz byłyśmy u prawniczki na Gałczyńskiego 3, to momentalnie powiedziała nie, nie, nie. I teraz ja Państwu powiem, o co chodzi. Jak ludzie tak chcą mieć spadek, chcą mieć coś, a nie wiedzą jak, to trzeba iść do prawniczki na Gałczyńskiego 3. Super biuro i nawet za darmo. Także tutaj, ponieważ w Warszawie, proszę Państwa, jest sporo Cyganów, no bo tutaj jest i Praga Południe, Praga Północ i oni też by chcieli mieć, ale wiecie Państwo, oni są na tyle chytrzy, że oni nie chcą kanapki, nie chcą nic do zjedzenia, do wypicia, jakichś rzeczy nie chcą, tylko chcą pieniądze. I tak samo Mareczek. Chcę tylko pieniądze, no ale jak okazało się, że można mieszkanie, to i z tej puli, i z tej, a ja mówię, słuchaj, to chyba dwie sroki za ogon, to nawet człowiek taki logicznie myślący by nie chciał, uczciwy by nie chciał. Tutaj mamy Instytut Głuchoniemych, to może nas nie bardzo to interesuje. Nie wiem, w jaki sposób głuchoniemi mogliby może nas wysłuchać, nas zrozumieć. Nawet tutaj kiedyś byłam na wernisażu, ale nie za bardzo jest to udane. Nie wiem, może dlatego, że ludzie pokrzywdzeni przez los nie mogą w pełni okazywać swoich uczuć. No mniejsza z tym, mniejsza o większość. O co chodzi? Proszę Państwa, jak można tutaj w Warszawie, ponieważ Warszawa uwielbia być autorytarna, uwielbia rządzić, uwielbia królować, uwielbia wymagać, no chcą mieć, chcą być, nie ma już tych artystów, wiecie Państwo, inteligencję, to każdy powie, że Niemcy wybili, wymordowali inteligencję polską, Niemcy zniszczyli. No i teraz nie za bardzo z tą inteligencją, nie nauczysz się. Jeżeli ktoś się artystą, artystką nie urodzi, no to jak można zostać? I ta szkoła artystyczna na Pradze Południe, to co mamy ostatnio tutaj w miesiącu, proszę Państwa, maj, czerwiec, bo to był wernisaż przecież jeszcze w sobotę, a dzisiaj mamy już 3, proszę Państwa, czerwca 2015 roku. Jesteśmy na Placu Trzech Krzyży. Warszawa wierzy w Trójcę. Warszawa jest katolicka religia. I teraz jak pogodzić ten autorytaryzm, tę taką pazerność,
chciwość z wiarą, czy żeby ten Bóg to był bardzo chciwy. Także proszę Państwa, to ten film, ta audycja radia Tok FM Euro Conchita Extra, to jest kontynuacja tych opowieści, może i dziwnej treści, ale prawdziwej treści na temat złych wibracji. Jakie są złe wibracje? Jakie jeszcze pozostały złe wibracje po średniowieczu, wtedy kiedy ścigali, ludzi wyganiali, męczyli, Biblię palili na stosie, ludzi palili na stosie. To jest coś takiego, to jest takie okropieństwo, że to z Bogiem nijak połączyć. Jedno z drugim nie można połączyć. A przecież nawet wtedy, kiedy król Anglii pojechał do papieża samego tego waszego, no bo tutaj Warszawa Polska, a jest katolicka, jutro święta, do papieża, no to przecież ten papież był przez papież upodlił króla Anglii, który to król Anglii, Henryk, musiał czekać, a Grzegorz go tak upodlił, siódmy czy który, Grzegorz. Przecież ta historia jest znana. Ja tam nie przepadam specjalnie za historią papieży, ale zaraz jak pojadę na dobrą 56 do tej polskiej, katolickiej, przecież biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to tam tych książek stoi kilka szafek na temat religii, na temat religioznawstwa papieża i pewnie tego też Piusa XII, który dodał oliwy do ognia, czyli błogosławił Hitlera, błogosławił Mussoliniego, wojska niemieckie. Także, proszę Państwa, złe wibracje. Także, no, za takie coś, to moglibyśmy być ukrzyżowani tutaj na placu Trzech Krzyża, plac Trzech Krzyży. Przez kogo? No wiadomo przez kogo. Przez kontynuatorów faryzeuszy. A przecież faryzeusze, saduceusze, faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Trzeba wiedzieć, że to byli różni, różne klany, grupy kapłanów. No a dzisiaj mamy księży, także katolicy kaszlący przejęli w spadku po Żydach. Dlatego mówimy, no, że Żydzi to już wykazali się. Pierwsza klasa. Wtedy, kiedy oni czekali aż 4000 lat, jak wy w katolicy śpiewacie w kolędzie 4000 lat wyczekiwane, to czekali na tego Jezusa, ale ponieważ to, co zaczął mówić Jezus Chrystus, prawda, no to właśnie za to został zabity, krzyżowany, za jego działalność. Także widzicie Państwo, my też możemy się czuć jak Agnieszka Lichnerowicz na wojnie, ale skoro ona była w swoim kraju jako Ukrainka, to jej tam było lepiej. Nam też może być lepiej, jeżeli mamy tutaj jakieś spokrewnienie z placem Trzech Krzyży. Także proszę Państwa, tutaj mamy Instytut Głuchoniemych. Można go odwiedzać, to przecież jak była Noc Muzeów, to przecież można było być do tej biblioteki, którą mamy przed sobą. Tutaj dojedziesz 127, tam dojedziesz 118. Zapraszamy, można się zapisać na 2 lata. No, ale proszę Państwa, tak jak w Zamku Królewskim, też u nas w telewizji Wiesiolandia jest audycja, radio, Tok FM, Euro Berbi, Baby, Conchita, Extra. Te trzy nazwy. Conchita, Baby, Berbi, Extra. Proszę Państwa, te trzy imiona. Proszę sobie zapamiętać. I to radio po prostu wychodzi. Że była w Zamku Królewskim taka wystawa na temat wyganiania. A to, że wywieźli na Syberię Polaków. A że z Polski, a wyganiali, a z domów. Strasznie. A co? A co było przyczyną? A za co? No wiecie Państwo, ludzie czasem, tak jak ten ksiądz Bartołd w katedrze świętej Anny, w kościele świętej Anny, jak pojedziecie tam E2 prosto, czy 116, czy 222, pod kolumną Zygmunta, powiedział, że drodzy bracie, jeżeli coś komuś się nie wiedzie w życiu, nie powodzi, to się powinien wyraźnie zastanowić, czy czegoś złego w życiu nie robi. No ale ta wywózka, te wyganiania. I to u Polaków coś takiego jest, proszę Państwa. I teraz prawo polskie, na przykład jeżeli ktoś nie ma dachu nad głową, no to poprzez wygonienie może sobie zarobić mieszkanie. O co chodzi? Na przykład teraz, jak jest sprawa, Jan Witek umarł na serce, chciał mieć, no ale jednak nie był chciwy, oddałby wszystko, proszę Państwa. O co chodzi? Oddałby wszystko i pomógłby
każdemu człowiekowi na ulicy. I on nie był taki, że nawet się pytał, czy jeżeli kogoś spotkam, jeżeli tam wspominał o tym Irku, co tak strasznie śmierdzi, czy takiego innego kogoś, jak jeszcze spotkam, to żeby przyszedł, żeby może się wykąpał, wyprał, żeby sobie, chociaż sam krzyczał, wrzeszczał na wodę, bo nie wie, czy ta opieka mu zasponsoruje w tym miesiącu na przykład wodę. No, także proszę Państwa, wszystko kosztuje, światło, gaz, wszystko kosztuje. Także proszę Państwa, buziaczki przesyłamy, wszystko хорошего, желаю сибирского здоровья, кавказского долголетия. No i teraz jak byłyśmy na Gałczyńskiego 3 u tej prawniczki, bardzo inteligentna kobieta, ja mówię, zobacz Mareczko, nic po Twojej myśli, bo Ty jako ten cygan praski, chciałbyś dwie rzeczy na raz, dwa mieszkania na raz, a ona mówi nie, tylko raz. I teraz, jeżeli człowiek umarł, pozostajemy w domu, mieszkamy, mieszkanie jest własnościowe, opłacamy wszystko, za mieszkanie płacimy, za gaz, za światło, co w co wchodzi, to nieważne, żeby mieć te rachunki. I potem, proszę Państwa, ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa Sław jest bardzo chciwa i chciałaby to mieszkanie to już mieć na własność, żeby sobie spieniężyć, zlicytować, i zwłaszcza zważywszy, że tam jest 25 tysięcy, może teraz to już i 26 tysięcy zaległości. No, gdy Janek Witek zmarł na serce, gdy Janka nie ma. Proszę Państwa, dług rośnie, no ale może w ciągu tych paru miesięcy to nieznacznie wzrośnie. O co chodzi? Że myśmy podali sprawę do sądu, po pierwsze, po drugie, spółdzielnia Sław też pewnie, jak nie podała, to poda w najbliższym czasie sprawę do sądu o to mieszkanie. I teraz do domu przyjdzie zawiadomienie do sądu, prawniczka mówi, przyjdzie do sądu, żeby się stawić w sprawie wyroku o eksmisję. Czyli widzicie Państwo, a wiecie Państwo, co to jest eksmisja? Czyli wyrok o eksmisji. Żeby się stawić, pokazać papiery, wszystko, legitymację, dowód i tak dalej, i legitymację niepełnosprawności i jednocześnie zarządzać mieszkania socjalnego. Także proszę Państwa, wiadomości bardzo ciekawe są to dla osób, które nic nie wiedzą, ale jest taka opcja jedna jedyna, czyli że nic nie załatwiać i prawniczka mówi siedzieć, nic nie robić, nic nie trzeba, no a nie latać, proszę Państwa, jak kot z pęcherzem, no bo tutaj ta locha moja, ten cygan praski gruby, chciałby mieć i to, i to, i to, i mówi, a tak, tak, a wy Polacy, to jutro macie święto. Także tutaj do tych kierowniczek z tej kancelarii notarialnej i tych, co nam poradziły dzisiaj prawniczek. No to więc mówi, to proszę przyjechać, no to żeśmy przyjechały. Proszę Państwa, i ja z tym Mareczkiem na smyczy, proszę Państwa, z tą lochą, tym cyganem praskim, proszę Państwa. I okazało się, że jeszcze wcześniej niż o 11 byłyśmy tam przyjęte. Także proszę Państwa, no wspaniała kobieta, prawniczka, ale musiała się doradzać. Proszę poczekać już, zaraz jestem, zaraz wracam. Proszę poczekać już, zaraz wracam. Czyli, że widzicie Państwo, no, opłacać za mieszkanie, płacić, nic nie robić, nic nie robić. Mieć rachunki za opłaty, czekać na pocztę, zaproszenie do sądu, wyrok o eksmisji i pokazać dokumenty, prawda? Że osoby, proszę Państwa, niepełnosprawne w Polsce mają ochronę. Osoby niepełnosprawne w Polsce mają opiekę. To może być osoba niepełnosprawna, która może mieć stres. Tutaj jak jechałyśmy do Białegostoku, do Anglo-Ameryki, Białystok tutaj z katolickiej Polski, a która jutro będzie miała, proszę Państwa, święto oczywiście katolickie, mohery, święto moherowe, święto katolickie, proszę Państwa, które to mohery się obrażają. Jakbyś Ty na przykład krzyż w swoim domu zdjęła, przecież nie im, bo Ty w to nie wierzysz, nie musisz
po tym chodzić, nie musisz tego palić, nie musisz niszczyć tego ostentacyjnie, bo spalić to można, żeby zniszczyć, żeby ktoś inny tego nie czcił, no bo co z tego, że te karty wyrzucisz z szuflady domu swojego, a przekażesz to osobie innej, co z tego, prawda? To trzeba być osobą świadomą, że coś ktoś może, to są twoje rzeczy, masz prawo je zniszczyć. Karty, na przykład Janek Witek, prawda? Miał karty, Bernadeta przychodziła, proszę państwa. Bernadeta przychodziła i on jej wróżył. Także a potem się wstydził, a potem żałował, a potem udawał, że to on wcale nie wierzy w te karty, a potem udawał, że rzadko, a że nie może. I jak Bernadeta prosiła, to on mówił, nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie. I tak już kombinował. Także widzicie państwo, Boga się nie oszuka. Teraz ta Unia Europejska, czyli komunizm drugim sumptem, wchodzi tutaj jako ateizm, jako że za zabicie nawet motyla, a można siedzieć 2 lata w areszcie, za zabicie motyla można siedzieć 2 lata w więzieniu. Także proszę państwa, prawo jest ciekawe, prawo Boże jest najlepsze. I poprzez te wszystkie rzeczy, tak jak mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli państwo będziecie poznawali prawo świeckie, prawo rzymskie, prawo średniowieczne, to będziecie mogli się państwo zacząć może być potem delektować prawem Bożym. Oto Słowo Boże, oto Biblia. Także widzicie państwo, te osoby, ci ludzie, którzy rzekomo tego Boga reprezentowali, czy to byli Żydzi w pierwszym wieku naszej ery, którzy zabili Jezusa, czy ci wyznawcy papieża, katolicy, bo i tak Polska, a katolicka Polska jest, papiecka jest katolicka na 95%, to no, Bogu nie służą. Jezus powiedział, że waszym ojcem jest diabeł i spełniacie pożądliwości ojca swego. On od początku był kłamcą, a wprawdzie nie wytrwał. Jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To przecież Jezus powiedział w pierwszym wieku naszej ery do przywódców religijnych. To jest coś takiego, jakbym ja tu przyszła jako Jezus Chrystus, gdyby to był mój czas, prawda? No to chodziło o to, że tu i teraz, że proroctwo Izajasza, jak Jezus odczytał, to było tu i teraz. No to gdybym ja coś takiego przeczytała tym księżom katolickim, to oni by się czuli strasznie obrażeni, że ktoś może z krzyża ich drwi, kpi z trójcy. Nie, to trzeba powiedzieć, co trzeba, że jest to pogaństwo. I teraz to jest twoją sprawą, a to dom przekory, czy będą słuchać, czy nie, że Jahwe, Bóg Jehowa posyłał proroków, czy będą słuchać, czy nie. Będą jednak wiedzieć, że prorok był wśród nich. Także widzicie państwo, poganie, którzy prawa nie znają, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Sami dla siebie są prawem, zakonu nie znają. Także widzicie państwo, nawet to prawo świeckie czasem jest też dobre, prawo świeckie jest pozytywne i tak Pismo Święte mówi, że nawet poganie, którzy prawa nie znają, z tej trzeciej puli weźmy sobie, prawda, poganie, sobie wymyślmy taką, jak to adres e-mailowy jest, proszę państwa, zastępczy w internecie, tak my sobie wymyślmy ten ateizm, że Biblia mówi, no bo kim są poganie? Musimy sobie zaznaczyć, że gdzieś tu w Polsce katolickiej pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem tacy są. No to mogą być na przykład sędziowie, sędziny z sądu, to może być filozof ateistą, to może być Żyd najprędzej ateistą, no przecież oni tam w nic nie wierzą. Jak tu pójdziemy do Sejmu, proszę państwa, jest tutaj ulica Wiejska, a tam pełno jest ateistów. Pewnie ta Anna Grodzka, którą też państwo macie u nas w Wisiolandii, w Teatrze Studio Foyer, gdzie tam nawet dość korzystnie ciekawe są organizowane wernisaże, zapraszam, też może nie wierzyć. Ale wiecie państwo, że apostoł Paweł pisze, że poganie, którzy prawa nie znają, zwykle czynią to, co zakon nakazuje. Sami dla siebie są prawem i zakon mają w swych sercach. Także Bogu dziękować, że coś takiego w sercu człowiek może mieć. Bo jeżeli człowiek serca nie ma, jak się to tak mówi, to już jest dramat.